A dzisiaj w... It's Crash Bandicoot 2! Cortex Strikes Back! O, tutaj może mi się uda takie fajne... Ach, pięknie to zrobiłem, bardzo ładna, dobra. Dobra, nie najgorzej, pierwsza minuta gry jeszcze nie zginąłem. Kurwa! A nie, czyli jednak, widzicie? Kurwa! Ale musiał mnie na koniec jeszcze rąbnąć tym młotem, no. Dobra, nie wiem, kurwa, to właśnie chciałem powiedzieć, nie wiem co przede mną czeka, ale lecę. Fucking shit! Serio? Nie! Kurde! Za dużo. O, w dupę! Ta perspektywa jest zdecydowanie cięższa. O, szlak te... Nie, na samej mecie się wyjebać. Ja pierdolę. Ja nie... Po co ja wracałem? Zapraszam do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 6. odcinka gry z serii Crash Bandicoot 2. Witam po długiej przerwie, gdzie sam we wszystkich praktycznie odcinkach mówiłem, nie wolno robić przerwy, jeśli gra się w takie gry typu Crash, Dark Souls albo Souls-like, bo po prostu wypada się z obiegu. No i coś czuję, że będzie grubo. Pamiętam chyba, że obiecałem wam ukończenie tego poziomu, ale coś czuję, że będzie taki wpierdol od Crasha, takie po prostu ukaranie mnie za to, że go zostawiłem, że to głowa ma. Dobra, tutaj żeśmy zdobyli, tutaj żeśmy to ominęli. Czemu żeśmy to ominęli? Tego nie pamiętam. No i Cold Hard Crash. Czyżbyśmy tutaj nie od razu, ale no musimy, bo musimy zdobyć różowy kryształ, więc ruszajmy. Dobra, zobaczmy, jak bardzo mocno Crash mnie ukaże za to, że go tak zostawiłem. Dobra, roślinkę, to chyba też mówiłem, że da się... A, no tak, bo my żeśmy odkryli wszystkie sekrety. Szczerze powiedziawszy, nie przygotowałem się, nie zrobiłem researchu ze swoich poprzednich odcinków. Dobra, dobra, dobra. Dobra, nie najgorzej. Pierwsza minuta gry jeszcze nie zginąłem. Kurwa, ale wykrakałem. No ja pierdzielę. To nie, Crashuś. 55 żyć. Po co ja wykrakałem? Po co ja się w ogóle głupio tak odzywam? Poza tym nie pamiętam, czy tu wszystkie skrzynki od razu da radę zebrać. Oj, było blisko, bardzo było blisko. Dobra. Bardzo było blisko, żeby spać. Kurna ta maska. Nie chcę już tego. Nie chcę tego przyspieszacza. Dupę chcę wstać ten przyspieszacz. Dobra, tutaj. O, takie to szanuję. Żeby zebrać od razu skrzyneczki? Jak najbardziej. Dobra, hopsa, hopsia. Dobra, druga maska. Ale tu wolę kręcić. Tu lepiej kręciołkiem. O, jeszcze bym spadł, chciałem powiedzieć. Tu lepiej kręciołkiem nie. Lepiej bezpieczniej stoczyć. Oho. O cholera, poczekajcie, bo ten... Jaki to był schemat? Tylko lewa, prawo? Dobra, ocz ty gadzie jeden. Dobra, na spokojnie. Nie spieszy się nam, to nie jest plansza z ucieczką przed misiem albo przed kulą. Dobra, i 56, czyli życie nam się zwraca. Kurde blade, no zasrań tu jeden. Dwie maski mi. Szty. Dobrze, że te maski miałem. O, jednak, no nie, powiem wam szczerze, że odczuwa się wyjście z wprawy. Totalnie, powiem wam, że może nie jest aż tak tragicznie jak myślałem, ale czekajmy. Po przerwie, dobra. Tu rozwalimy, wum pum pum pum. Aha, tu trzeba plaskiem. Pla! Pięknie, Crashuś. Ładnie upadasz na tą mordkę swoją lisią. Dobra, czekaj. A, dobra, bo chyba pamiętam, że tutaj coś było. Czekajcie, czekajcie, muszę to sprawdzić. Kurna, czy tam nie były ukryte skrzynie? Coś było z tym skakaniem. Czy mi się bonusy pomyliły? Kurde, no jak nie lubię właśnie robić przerw za bardzo w grach. A, właśnie, tam coś było u góry. Dobrze pamiętałem, a jednak pamięć niezawodna. Kurna, tylko weź to wyceluj.
Kurde, no! To tak właśnie trzeba na krawędzi. Tylko nie pamiętam, czy tam były skrzynki, czy tam był życie. Holender, no, było tak blisko. Teraz się uda. Aj! Tam życia były. Dobra, to życie to trudno, no, przydałoby się. Ale trudno. A trzeba to TNT i tak. Trzy życia aż, ja pierdzielę, no serio. Kurna, tak schowane. Dobra, cztery ostatnie skrzynki, no to wiadomo, to nitro. To na koniec poziomu nam to ładnie wyrówna. Checkpointik. Dobra, a i tu, a bo zdobyliśmy ten diament. Okej, dobra, czyli tą ścieżką nie muszę już iść. Chyba. Kuźwa, nie pamiętam jak z tymi skrzynkami, ale o nie! Teraz te osy! Uciekaj! Wpadaj! Właśnie nie pa, ale tam chyba były skrzynki. Kurde, będę musiał powtarzać ten poziom, tak mi się wydaje. Nie chcę mi się już wracać. Dobrze, że jest na razie jedna. To jest takie wprowadzenie, bym powiedział, plansza wprowadzeniowa. Bo później będzie całe stado i jednym kręciołkiem... Kurwa. I jednym kręciołkiem nie da się tego załatwić. Dobra. Ale będzie nam pomocne to. Takie błotko fajne. O. Dzięki któremu zanurzamy dupkę pod błotkiem. Dobra, mamy klejnot różowy. Superancko. Czyli w sumie to, po co żeśmy tu przybyli. Ale coś mam przeczucie, że będę musiał... Jak widzicie, nie trzeba tutaj pod błotkiem kręciołków robić. Same skrzynki się rozbijają. Więc coś czuję, że i tak ten poziom będę musiał pewnie powtarzać. Ze względu na te skrzynki, bo wydaje mi się, mówię, nie pamiętam. Przecież kiedy my żeśmy ogrywali ostatni odcinek dwa tygodnie temu. To chyba tam były skrzynki i będę musiał zrobić powrót. No dobra, teraz tutaj już tego nie zrobię. No ale chuj. Jak trzeba będzie, no to trzeba będzie, to wrócimy. Tak, bo tutaj było ten... Te magiczne, tajne przejście. Aż ty, zasrańcu, chciałeś mnie... osiem skrzynek. Dobra, 8 skrzynek nam zostało. To może jednak nie trzeba będzie wracać. 6. Dobra. Nie wygląda aż tak źle ta sytuacja. Kurde, wyczucie tej osy też jest ciężkie. Oj. Ja cię posz... A nie, czyli jednak, widzicie. Kurwa! A musiał mnie na koniec jeszcze rąbnąć tym młotem, no. Dobra, wiecie co, i tak nie jest najgorzej, jak na taką przerwę, 4 zgony i to na takiej, no bym powiedział, dosyć wymagającej planszy. Jest też to jakiś po prostu spacerek w naszym wykonaniu. 4 zgony? Tak, 4 chyba. To no, nie jest jakiś zły wynik, chociaż czekajmy, nie kraczmy, bo to jeszcze, no właśnie, do końca dwie przeszkody. Chodź tu, zasrańcu. No i tak, no i potem te 6 skrzyń pewnie były właśnie na tamtym poziomie. Ajajaj, no trudno. Trzeba będzie to powtarzać. Ale chyba nie zrobię tego podejścia teraz. Nie czuję, powiem wam, że nie czuję się chyba jeszcze tak na siłach. Muszę się ograć z Crashem po prostu. No tu już będą skomplikowane rzeczy. Oho. No dobra, tutaj Coco powiedziała, że nie ma za bardzo czasu, ale odkryła kosmiczną stację Cortexa i że coś tutaj złego się dzieje. No Coco, my już to wiemy. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie save'a. Najbezpieczniej. Dobra, mamy save'ika 65% i zagrajmy może Coco dla odmiany. Cold Hard Crash. Dobra, zobaczmy. Co to będzie? Zimowa, okej, okay, dobra. Skrzyneczki, akwaku na początek poziomu, bardzo fajnie, bardzo mnie cieszy. 155 skrzyni, o cholera, troszkę dużo. O, tutaj może mi się uda takie fajne...
Ach, pięknie to zrobiłem, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Koko. Super. Opa, dobra. Opa. Dobra. Aj, spadłem, kurde, chciałem pobawić się troszeczkę swoimi właśnie umiejętnościami. Typu, żeby właśnie powrócić sobie, przypominać tą mechanikę gry, kurwa, właśnie w Crashu. To ktoś mi powie, że to jest proste. Nie jest proste. Dobra, hop, 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 hop. Dobra, Koko. Leci. Ten wariat się skończył kręcić. Dobra, niech te foki se zjadą. Dobra, pięknie, dobra. Łatwo. Łatwo, 58 żyć. Dobra, dalej lecimy, lecimy, nie śpimy. O, o cholera. Stop! Dobra, poszło. Teraz, o kurwa, odwrotnie. Cholera. Kurde, dobrze, że miałem maskę. Maska uratowała mi dupsko. Aha, dobra, tam jest na samej górze skrzynia. 2, 3, 4. Dobra, nie ryzykuję, bo jakbym spadł w razie to. Raz, 2, 3, 4. O, pięknie. Pięknie. A, kurde, trochę mi zabrakło. O, przeskoczyłem bonus. Żeby życie. O! Kurczę, jaki fajny etapowy bym powiedział. O, cholera. Dobra, na szczęście to nie jest nitro, tylko TNT. Więc plusik. A, liczyłem, że tu życie będzie, bo często gęsto właśnie tak między TNT to jest bardziej życie ukryte. Tam coś jest? Tak? Nie. 4, 5. Ok, 2, 3, 4, 5. Pięknie. Właśnie, najpierw warto te ze znakami zapytania. Mówię, w skrzynię pozbijać, zanim uruchomimy TNT. Bo wtedy, moi kochani, może właśnie tam się ukryć żyćko. A nam żyćko bardzo się przyda. Nie! Jezus Maria, czemu ja wcisnąłem R1? Koko, jak dobrze, że to jest bonus. Koko, coś ty dziewczyno zrobiło najlepszego. A tych owoców umpa też, jak widzicie, zbieramy dosyć sporo. Kurwa, 2, 3, dobra. Cholera, no. A tak ładnie Koko szło. Zawsze musiałeś zepsuć. 2, 3, 4. A, już 5? 2, 3, 4, 5. To mi coś umknęło, dobra. Dobrze, dobrze. Dobrze czy niedobrze? Dobra. 2, 3, 4, 5. Dobra. 2, 3, 4, 5. Hop, hop. Dobra. Udało się. A właśnie, o to mi chodziło. Dobra, możemy chyba spokojnie skoczyć. 31 skrzyneczek. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, Koko. Oj. Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze sopelki lodu tu spadają. Aha, tu mamy jeżyka. Kurwa, nie lubię go. Dobra, teraz chyba powinien schować te swoje kolce. A my wtedy... BUM! Siakalaka. Dobra, pytanie, gdzie te skrzynie się pojawiły? Bo o ile dobrze kojarzę, to tam chyba z tyłu nic nie mamy. Czyli musieliśmy tutaj podnieść. Dobra, okej. Okay. Skacz, Koko, skacz. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. Mam owoce, łupka. Łupka, kurwa. Oho. A ty nie miałeś gdzie stanąć ze srańcu? Dobra. A, bo tu będzie poziom z czachą. Dobra, i tutaj pewnie będzie ukryty... Znaczy ten drugi diament. O cholera. Już widzę, że dobrze się zaczyna. Jak mamy nitro, to już... O kurwa mać! Dobra, na szczęście... Dobra, skorzystajmy z tego, że mamy jeszcze tą... A, to i tak będę musiał się tu wrócić. Dobra, to na razie nie mam co się spuszczać nad tymi skrzynkami. Ale sobie pozbierajmy. Im więcej, tym na powrocie będzie... O nie...
Dobra, nie wiem, kurwa, to właśnie chciałem powiedzieć, nie wiem co przede mną czeka, ale lecę. Dobrze, że tutaj był checkpointik. Oj, coś czuję, że... będzie grubo. Dobra, wraca nasze utracone życie. Dobra, czekajcie, bo to ten zasraniec tu był, kurna, ale by mi się maska przydała. No nie! Serio? Nie! Po prostu nie wierzę w to, co tu się od Janie Pawla. To jest po prostu jakaś kpina. To jest po prostu jakaś kpina. Dobra, czy ciebie zasrańcu najlepiej by było pominąć? Dobra, udało się! Jest maska! O, dobrze. Co ty robisz, dziewczyno? Dobra, tam chyba już u góry nic nie ma. Kurwa, no. Serio? Dobra, niech to pokarium nam przejdzie. No spokojnie, no spokojnie. Nie! O Jezus, już myślałem, że zostanę znowu pokarany. Tak ostrożnie, wiecie, ostrożnie trzeba się ślizgać, bo nie wiemy co przed nami. Dobra, nitro. To powinniśmy przeskoczyć. Fucking shit! Serio? Co tu kurwa, co to było? Ile nitro? Kto to wymyślił? I tutaj właśnie byłaby potrzebna maska. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Uzbieramy na żyćko. Uzbieramy. Trzymamy się 60. Dobra. Nie, nie, kur... Jakim cudem się uratowałem. W głupi sposób. Ale się uratowałem, niesamowite. Jak ja tego dokonałem. Dobra, teraz spokojnie, poczekajcie. Mamy maskę, ona będzie bardzo potrzebna. Na spokojnie to trzeba rozegrać. Głupio się nie wywalić. Dobra. Jest. Dobra, i tu chyba nic nie było, o ile dobrze pamiętam. Zaraz nitro będzie, okej. To na spokojnie, dobra, to też na spokojnie. Dobra, to też luzik, tylko tutaj będzie przesrane. A się rozpędzamy. O kurna, dobra, nie wierzyłem w twoje umiejętności. Co tu się wypier... O szlak! Nie! Nie, trzeba było się wrócić. Kurde, ale spadłem, za bardzo byłem rozpędzony. W pędzie po prostu. No nie wierzę. Kurde blade, ale jestem zły troszeczkę na siebie. Będę musiał ten poziom powtarzać. Holender, no. Znaczy, no nie muszę go powtarzać, tak? Ale skoro chcę zrobić crasha na 100%, no to jednak będzie nam potrzebne te skrzynki. Kurde, no. A tam właśnie chodzi o te... Tam chyba dwie były te... Szlak and shiten, no. Znaczy generalnie mógłbym jeszcze... Chyba checkpoint... Nie, wbiłem już checkpoint. Ale generalnie mógłbym jeszcze spaść, tylko że nie wiem, czy już bym miał możliwość powrotu tą platformą z czaszką, ale wydaje mi się, że chyba tam nie było możliwości powrotu. Aj, dobra, źle wyliczyłem, bo już się... Kurde, bo już się zdenerwowałem, no. Na siebie. Ale właśnie tak, tak to moi kochani jest, jak wraca się po bardzo długiej przerwie. W sumie mogłem przed odcinkiem chociaż troszeczkę potrenować, żeby właśnie taki baboli nie walić. Kurwa. Zachowuje się gorzej, jak chyba jak gracz, który dopiero zaczyna przygodę z crashem. Bez kitu, kurwa, takie głupie błędy popełniam. Jestem przez to normalnie na siebie zły. Żebyście wiedzieli. Jestem po prostu normalnie na siebie zły. Dobra.
Tu już nie mamy maski, trzeba dobrze wyliczyć. Dobra. Ach, no i co? No i te wszystkie kurna skrzynki pozostawione, prawie po 44, dobrze liczę? Chyba dobrze liczę. 44 skrzynki zostawione i to wszystko właśnie w tym bonusie strażką. Ajajaj, no ale dobra, mamy ukryty diament. I mamy różowy diament. To nie zmienia faktu, że mówię, że to głupiego robota, bo i tak będę musiał nie zginąć do tego momentu, żeby mieć tą platformę z czaszką, żeby móc zebrać wszystkie skrzynki. Dobra, no ale no to mówię, to powracamy sobie po prostu. Jak wrócę do pełni sił. Myślę, że dobra, jeszcze te dwa byśmy zrobili poziomy. Tak po prostu, żeby sobie odblokować do góry. Obiecałem, że przejdę, to obiecałem, że przejdę. Szczególnie, że tutaj jest jeszcze kolorowy diament. I tu znowu są będzie ukryty. Ja pierdzielę. A, mogłem sobie zmienić na Crasha. Dobra, niech będzie w sumie. Niech będzie Koko. Aha, o dobra, już bym się nadział. Nie wiem, czy widzieliście. Aha, widziałem cię, jak prześwitujesz. Dobra, ale nie chcę ryzykować. Zbijmy skrzynki. 84 skrzynki tylko. Więc nie jest jakoś specjalnie dużo. Mam nadzieję, że nic nie walnę babola i nie pominę. Dobra, jest, poszło. Niech będzie, że po powrocie będzie Team Koko. Nie, wiedziałem. Ja już, kurna, jak to się czuję, powiem wam. Już w momencie skoku, że popełniliście błąd. Aj, dobra, czyli muszę ten poziom od początku. Dlaczego? No bo pewnie będę musiał to do pewnego momentu bez zgonu przejść. Ale dobra, zmienimy sobie na Crashusia. Jednak, Koko, jest to jeden poziom z tobą, dziękuję, wystarczy mi. Więc dawaj, Crashus. Nie będziemy robić popeliny. Hop, hop. Dobra. Hop, na szczureczka. Chociaż w sumie tego szczurka to nie muszę ten, bo wtedy właśnie uwalniam tego gościa, chociaż on nam za specjalnie nie przeszkadza. Ale wiadomo. Dobry przeciwnik to albo martwy, albo gdzieś zamknięty. Dobra. Dobra, poszło. O, masz. Nie! Kurde! Kurwa, zginąłem. Ajajaj. Dobra, jeszcze raz. Albo dobra, jak teraz zginę przed tym, no to trudno. To i tak mamy dwa poziomy do powtórki. Ale Boże, jak mnie ten Crash karze po prostu. Przepraszam, już nie będę robił takich przerw. Przepraszam, Crashuj. Chociaż między trójką a It's About Time, no nie wiem, czy się wezmę od razu za ten tytuł. Kurwa, mać w dupę jebane! Dobra, chuj w dupę, idę, bo ja już jestem wkurwiony. Jestem bardzo zły na samego siebie. Więc już walił to pies, bo ja za bardzo się spinam, wiecie. Pierwszy powrót do Crasha po prawie 2 tygodniach niegrania i ja już jestem po prostu, wiecie, napięte gacie, że ja muszę rozpierdolić. A to wiadomo, jak się wychodzi z wprawy, no to niestety tak jest. Trzeba po prostu treningu, żeby wrócić. Dobra. Kurwa, teraz, no właśnie, chciałem powiedzieć, nie podskocz mi tym nitro, bo właśnie to jest przesrane. Aha, tam już widzimy w oddali King Konga, ale pytanie, czy ten King Kong nie jest, widzicie, tam po prawej stronie? O, jest maska, dobra, okej. Okay. Aku, aku, ciebie nigdy za dużo. O, w dupę! Serio? Nie, no super, kurwa. Ale dobra, jakoś poszło. A nie, dobra, to jest diamencik, okej. Okay. Czyli ja niepotrzebnie się chyba spinałem z tym, żeby nie zginąć. Aha! W super miejscu zaczynamy.
w powietrzu, dobra. Niech ta kłoda leci. Pamiętajcie, możemy odbijać te kłody. Spadaj, King Kongu. Dobra, czekajcie, bo tutaj teraz tak. No to ja pójdę z ogniem. Kurwa, dobra. Ajajaj, myślałem, że jeszcze skorzystam na tej niby nieśmiertelności. Ale nie skorzystałem, cholera. Dobra, ale obstawiam, że ten poziom raz, że muszę pewnie przejść dla skrzynek, a dwa pewnie dla diamenciku, który będzie za to, że go przejdę. Dobra, teraz jak to wyczaić? Poczekajcie. Będzie je tak. Dobra. Prosty, Jezus, to było proste. Ja nie wiem, czemu ja tak głupio postąpiłem. No, dawaj tą kłodę. Oj, z tej perspektywy ciężko wyczuć. Powiem wam szczerze, tak leci od razu na was. Ale pięknie, żeśmy go zgasili. Dostał. To ogniem wojuje ten od ognia. Nie, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Kurwa, kto ogniem wojuje. Co ja chciałem powiedzieć w ogóle? Chociaż też coś było z ogniem. Oj, 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 ale to było. Jakie to było soczyste po prostu wyjście z sytuacji. Ja nie wiem, ja czasami mam takiego głupiego farta, a teraz po powrocie to tym bardziej. Dobra. King Kong rzuca kłodami. Oj nie, ta perspektywa zdecydowanie... Ej, powinieneś dostać, kurde. Ta perspektywa jest zdecydowanie cięższa. O, szlak te... Nie, na samej mecie się wyjebać. Ja pierdolę. Ja nie... Po co ja wracałem? Co ja miałem w głowie, żeby wrócić? No to dobra, lecimy od początku. Na spokojnie. Walczy, na spokojnie. To za bardzo nerwowo. Dobra, teraz tak. To było mega, mega proste, tak? Ten zaczyna. Ten kończy. Dziękuję. Ja pierdolę, wiedziałem. Ja już czułem. Mówię, to tak czuć od razu w skoku, że to głowa mała. Nie, festiwal po prostu żenady. Żenady w moim wykonaniu. Już się nie odzywam, bo normalnie zaraz nerwicę z kurwicą, a melisy sobie zaparzyłem do krasza. Na spokojnie, na spokojnie. Nie, zdecydowanie ta perspektywa jest zła. Po prostu... Aj! Aj! Kurwa! Aj, krasz! Co się z tobą dzieje dzisiaj? No nie wierzę, po prostu... Nie wiem, złego pada mam, o co chodzi? Krasuś, czemu? Już wiem, tak. Ajajaj. Normalnie ten odcinek nazwę, kurwa, Crash karze. Za to, że się w niego nie gra. No, a już też to czułem, już też to czułem, że zaraz zlecę. Dobra, znowu go ładnie zbiliśmy. Krasuś, 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 proszę cię tylko, nie odwalmy kichy, nie odwalmy kichy. Normalnie będę grał od rana do nocy w ciebie. O, już, 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 nie odwalajmy kichy, dobra? Poproszę. Dobra, okej. Chociaż na tym poziomie nie ma skrzynek w ogóle, więc... To nawet plusik bym powiedział, że nie trzeba gdzieś tych skrzynek, mam nadzieję, że nie pominę czegoś. Że tych skrzynek nie trzeba gdzieś tam specjalnie za bardzo szukać. Dobra, mamy to. Jest. Jest, kurde. O. O ja pierdzielę, normalnie powiem wam. Wiecie co, mam dziwne przeczucie, bo jesteśmy w ogóle w innej... Nie będę musiał to przechodzić jeszcze raz. Chyba, że zginę. Stracę maskę. A chuj.
I tak mam już klejnot. To ja mówiłem wam o tych mykach takich, że właśnie jak ma się już klejnot, widzicie, mamy go. Nam już nikt go nie zabierze, a na pewno właśnie będziemy mieli po drodze, bo nie wróciliśmy do tego samego. Bonus w ogóle, zobaczcie, byśmy pominęli. Nie, dobra, okej, czyli nie będę musiał jeszcze powtarzać tego. W sumie teraz tak myślę, że przy tej krainie lodu, gdzie grałem Coco, też mogłem to zrobić, po prostu zginąć. Chociaż mówię, tam to jest ten mankament, że... O kurde, ile skrzynek, 39. Jak na bonus, to dużo. Aha. Czemu Crash zrobiliśmy taką głupotę? A nie, dobra, okej. Gdzieś tam zawadziłeś barkiem i pozbijałeś. No więc mogłem zrobić to samo, ale no trudno. Najwyżej następny odcinek po prostu powracam się tam. Bo jeszcze i tak będę musiał się chyba na jeden poziom wrócić z drugiego poziomu, ile dobrze pamiętam. I właśnie do tego będzie mi potrzebny kolorowy diament, który jest w następnym poziomie. Nie ma nic ukrytego, nie ma, dobra. Oho, dobra, już widzę. Już widzę, no dobra. Da radę. Aaaa, fucking shit, co? Nie, ja naprawdę, powiem wam, nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Dobrze, że to bonus bonusem, tak? Ale no kurde, blaszuszka, serio, Crashuś? Co my dzisiaj odpierdalamy? Ja obstawiam, że to pewnie już była gdzieś końcówka bonusu. Jak nic. Jak bum, cyk, cyk. No. O, co jest, Crash? No dawaj. Czemu? Crash, co ty robisz? O kurde. Ej, coś się zbugowało, ale to jak? Dobra, czekajcie, dam radę doskoczyć do tego? Nie dam rady. Nie no. Co tu się dzieje? I powiedzcie mi, że normalnie gra ze mną nie współpracuje dzisiaj w huk. Dobra, spadnijmy, bo to coś się chyba zbugowało, jak nic. No po prostu nawet słychać, jak on tą glebą, tym ramieniem uderza w to. Ja pierdolę. Nie no, mówię... Crash mnie dzisiaj karze, strasznie, ale to ja leżę krwawie, a on jeszcze batem mnie napierdala i masz kurwa za swoje. Nie chciałeś we mnie grać, tak? Kurwa, ja ci dam. Przerwy mi się kurwa zachciało. No serio? No nie, no nie róbcie se jaj. Ja pierdolę, ej no. Ale wiecie, że tak się nie robi. O co tu chodzi? Powiedzcie mi, o co tu chodzi? Za pierwszym razem poszło ładnie, a tutaj teraz? Co tu się wydarzyło? Dobra, wiecie co? Ja przejdę sobie ten bonus po prostu poza nagraniem, bo... Kurwa, wystarczyło, że powiem wam, że zrobię to poza nagraniem i poszło po prostu jak spłatka. Poza tym moje głupie takie niemyślenie, gdzieś tam zapominanie.
o pewnych rzeczach, ale dobra, udało się. 61 syna, 84, dodatkowe życie, no odżyć to żeśmy natracili sporo. Mieliśmy 60, mamy 53, więc tam przez siebie mówi, kurwa mać, już byśmy stracili kolejne. Nie wiedziałem, nie zauważył, że tam ze strony małpa tutaj skacze. Dobra, o, jest maska, zajebiście, aku. Ciebie to uwielbiam, kocham nad życie, o! I patrzcie, dalej nie jesteśmy w tym nawet miejscu cały czas, gdzie żeśmy ukończyli ten poziom z tym diamencikiem. Chciałem, go wysadzę, nie wysadzę go, dobra, szkoda. Ale napchnę, o właśnie, chciałem powiedzieć, że go zbiję na ten. O, dobra, dopiero tutaj, bo tu są dopiero te pochyłe platformy. Oj, 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 kraszuś, 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 kraszuś. Jezus Maria. Kraszuś, 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 kraszuś. Dobra, mamy to. O, i właśnie tutaj. To zobaczcie, ile skrzyń żeśmy pominęli. O nie, nie mów, że ja muszę jeszcze na ten środek skoczyć. Kurwa, wiedziałem, że nie trafię. Ja pierdolę. Ale dzisiaj nie idzie. Jak nie idzie, to nie idzie. No i straciłem maskę. Za co? Dobra, na spokojnie. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ludzik, ludzik, arbuzik. Ludzik, ludzik, arbuzik. Damy radę, kraszuś, to jest. Człowieku, to jest normalnie. Łatwizna. Easy, man. Kaszka z mleczkiem. Kurde, no! Fucking shit! A muszę to zbić, bo wtedy to zbija TNT. Dobra, skier. Niczej. Nie przyspieszę tego. Ja za bardzo się już denerwuję i ja za bardzo chcę to wszystko przyspieszyć. Nie, po tym ja chyba tego diamentowego dzisiaj, tego piątego poziomu z tym kolorowym diamentem ja dzisiaj nie będę robił. Ja już mam za dużą nerwicę, kurwicę. Ja poza nagraniem po prostu odpalę sobie crasha. Zacznę od pierwszych poziomów, żeby po prostu wrócić do tego. No przecież coś tak prostego jak skok na... No właśnie. Dopiero jak musiałem... Sam sobie wmówić, palancie, co ty robisz. Pięknie. I proszę bardzo, dobra, mamy komplecik, bardzo ładnie. O, no dobra, przynajmniej ten miły akcent będzie po prostu na koniec odcinka. Ach, że udało nam się skompletować chociaż jeden poziom z trzech, więc dobra, nie jest aż tak źle. Mamy kryształ, mamy dwa diamenciki. No, stupci na sam koniec. Takie diamenty są najlepsze. Oczywiście standardowo taniec zwycięstwa. No i dobra, i moi kochani, tu zakończę ten nasz odcinek powrotny Crasha. No mówię, ja sobie poza nagraniem wrócę po prostu do pierwszych poziomów i sobie pewnie pogram, żeby sobie przypomnieć mechanikę. No i dobra, i tutaj... Dobra, te poziomy to myślę, że jeszcze w następnym odcinku nie wrócimy, ale będzie odcinek powrotny, bo jak zdobędziemy kolorowy diament, to będziemy musieli wrócić chyba na drugi poziom, ale jeszcze się upewnię. Dało. Tu mieliśmy chyba wsio, o ile dobrze pamiętam. Tak, pięknie się to prezentuje, mamy wszystko wsio. Tu właśnie, w tej zimowej na pewno jedna... O właśnie, Snowbees, okej. Czyli tutaj będzie trzeba się wrócić. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!